Przyjaciele w prezencie stworzyli książeczkę o rycerzu, który pokonuje smoka. Ale życie małemu rycerzowi Mikołajowi na razie pisze inny scenariusz. Dziecko choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Potrzebuje 9 milionów na terapię genową. Justyna Szczubełek. To znaczy dziecko małe, to ma na imię Mikołaj. Pewnego dnia w krainie Mikołaja zjawił się smok. Jednak Mikołaj sam tego smoka nie pokona. Szukaliśmy jakichś powodów, tak jakby sytuacji, które mogłyby skłonić ludzi, żeby poznali Mikołajka bliżej, z takiej innej strony. Szukaliśmy czegoś, czego jeszcze nie było, coś, co jest nowe. I ta książeczka, to tak naprawdę nie była nasza inicjatywa, to kolega męża wpadł na pomysł, że napisze taką książeczkę, a 12 osób zupełnie nieznających się stworzyło piękne ilustracje tej książki. Książeczka opowiada o małym chłopcu, o naszym synku Mikołajku, który potrafił chodzić, biegać, co jest naszym marzeniem, a nagle po prostu pojawia się ten smok, to SMA, które sprawia, że stracił siłę. I rodzice robią wszystko, żeby zdobyć serduszkową zbroję, czyli ta przenośnia dotycząca 9 milionów złotych. Mikołaj jest leczony refundowanym lekiem, jednak jego organizm nie reaguje w sposób dający szansę na wyleczenie. Dlatego też rodzice i drużyna Mikołaja walczą o terapię genową. Brakuje jeszcze 3,5 miliona. Kwota nadal jest duża, ale wierzymy, że z pomocą dobrych ludzi uda nam się zabrać, że ta bajka będzie miała to szczęśliwe zakończenie. Na co dzień Mikołaj jest pogodnym i energicznym dzieckiem. Kiedy rodzice są w pracy, spędza czas z dziadkami. Na Wersalce mamy plażę, mamy wędkę malutką, mamy rybki. Mikołaj rzuca rybki na podłogę, dziadek zaczepia i Mikołaj ciągnie. A że on jest pogodny, a że on jest mądry. Czasami ze swoimi słowami to zaskakuje nas. Potrafi być taką dobrą gadułką. To on sprawia, że się uśmiechamy każdego dnia, że chcemy wstawać rano i dalej walczyć. Jest naprawdę takim dzieckiem, którego ciężko nie pokochać po prostu. Nawet dla obcych ludzi. Cały dochód ze sprzedaży książeczki jest przeznaczony na najdroższy lek świata, który uratuje życie rycerza Mikołaja. Justyna Szczubełek, Obiektyw. Z nudą za to walczyli nauczyciele i